Po raz pierwszy odbył się Festiwal Sportu na Giszowcu. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki inicjatywie grupy biegowej Giszowiec Biega Razem. Chcieliśmy coś zrobić ogólnie jako grupa na Giszowcu i wpadł właśnie taki pomysł, że jest możliwość organizowania takiej imprezy, która by jakby połączyła wszystkich osoby, od dzieci po starsze osoby. Przez różne dziedziny sportu jakby aktywizujemy mieszkańców dzielnicy. Między innymi przez takie podstawowe sporty jak koszykówka, siatkówka, jazda na rolkach, fitness, zumba, no i oczywiście bieg. Jest bieg główny, czyli impreza główna, 5 km po Giszowcu, trochę po drodze, a w większości po giszowieckim lesie. Dzisiaj, jak widać, jest dużo uczestników, 200 uczestników, którzy pobiegną na dystansie 5 km oraz 100 dzieciaków, którzy pobiegną na dwóch dystansach 300 i 600 metrów. Bardzo fajnie, że przed biegiem głównym były też biegi dla dzieci. Szkoda, że mój syn ma dopiero 1,5 roczku, bo na pewno wziąłby udział. Bieg świetny, naprawdę. Uwielbiam takie biegi, gdzie nie lubię masówki. No wiadomo, tam to jest wszystko tak zrobione, tak zaproszone na siłę. Tu jest taki luz, fajna atmosfera, przyjaźni ludzie. 80% to była trasa leśna. A 20% to był asfalt. No, było ciekawie. Można było się pościgać. Współorganizatorem pierwszego festiwalu sportu na Giszowcu było Stowarzyszenie W Kręgu Natury. Organizator 8. biegu imienia Janusza Sidły, który odbędzie się 19 czerwca.